Sukces inwestycji w dom energooszczędny lub pasywny zaczyna się od dobrego projektu budowlanego. Już na tym etapie trzeba wziąć pod uwagę ograniczenia zużycia energii i ciepła w budynku. W związku z tym, że rynek domów energooszczędnych i pasywnych w Polsce dopiero się rozwija, warto zaangażować się we współpracę z projektantem i wspólnie przeanalizować istniejące projekty różnych budynków energooszczędnych, pasywnych oraz sposoby ich realizacji. Warto także zbadać, jak w wybudowanych już domach sprawdzają się technologie, które planujemy zastosować. Jakie są najważniejsze zasady projektowania domów o niskim zużyciu energii? Prawidłowa lokalizacja budynku i ustawienie go względem kierunków świata tak, aby największe okna wychodziły na południe. Zapewnią one dostęp światła słonecznego w zimie. Prosta, zwarta bryła sprawi, że dom będzie nie tylko bardziej energooszczędny, lecz także tańszy w budowie w porównaniu z budynkiem o skomplikowanej architekturze. Optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia kosztów budowy i eksploatacji jest dom parterowy z poddaszem użytkowym i oddzielnym garażem, nie wbudowanym w bryłę domu. Odpowiedni stosunek objętości budynku do powierzchni jego ścian. Im ta proporcja jest większa, tym lepiej. Warto dokładnie określić potrzeby przyszłych mieszkańców i tak zaprojektować dom, aby przy wymaganej ilości i powierzchni pomieszczeń miał jak najmniejszą powierzchnię ścian i dachu, przez które może uciekać ciepło. Odpowiednie ocieplenie stropu lub stropodachu, podłogi i fundamentów. Dzięki temu, że dom jest szczelny, nie występują w nim mostki termiczne, czyli słabe miejsca w ociepleniu, przez które najszybciej ucieka ciepło. Konieczna jest też instalacja okien i drzwi cechujących się wysoką izolacją termiczną, wykonanych z materiałów, które zapewnią obniżenie zużycia energii w budynku. Odpowiednia izolacja termiczna pozwoli nam zachować strefowość termiczną, czyli odpowiednią temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach. W łazience powinna ona wynosić 22-24 stopnie Celsjusza. W pokojach dziennych wystarczy, że będzie to 20-22 stopnie Celsjusza. W sypialni i kuchni powinno już być trochę chłodniej, 18-20 stopni Celsjusza, a w pomieszczeniach do ćwiczeń i w spiżarni 16-18 stopni Celsjusza. Różnica temperatury pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami nie powinna przekraczać 8 stopni Celsjusza. W przeciwnym razie ściany wewnętrzne trzeba ocieplać, co niesie za sobą dodatkowe koszty. Aby mieć pewność, że projekt został przygotowany prawidłowo, warto przekazać go do oceny wykwalifikowanemu specjaliście, na przykład audytorowi energetycznemu. Dobra znajomość projektu pozwoli nam także kontrolować prace budowlane i pilnować ich prawidłowej realizacji przez wykonawców. Podczas projektowania domu starajmy się przede wszystkim dążyć do ograniczenia zużycia energii i ciepła w budynku oraz zminimalizowania jego szkodliwego wpływu na środowisko. W ten sposób wybudujemy dom tańszy w utrzymaniu i bardziej przyjazny dla otoczenia.